Powiedz, czy jak się budziłeś w sobotę, co usłyszałeś? No, zerwaliśmy się o godzinie 5:30 rano. Między 5:30 a 6:30 rano zawyły nagle syreny. No i ja z Sylep szykowaliśmy się do synagogi na poranną modlitwę, bo było święto Synagora przy okazji szabatu. No i nagle zaczęło się bombardowanie rakietowe, tak? Także tutaj jest ten system Iron Dome, który strąca te rakiety, no ale huk był dosyć spory. No tych tak, rakiet ale przepraszam, ale w pierwszej chwili co czujesz? Co, o czym myślisz? No słyszysz bombardowanie, słyszysz lecące, to jest gwizd, czy to jest po prostu kanonada? To jest, wiesz co, to nie jest takie straszne w przypadku tych rakiet, więc my byliśmy raczej zaciekawieni, tak? Dopiero w momencie, kiedy to huknęło bardzo blisko nas, tak? Kiedy jakaś rakieta eksplodowała tutaj w pobliżu, bo około 5 minut na piechotę od naszego domu eksplodowała rakieta, no to dopiero zdaliśmy sobie sprawę, co się dzieje, bo tak naprawdę to na początku to było takie trochę egzotyczne dla nas, tak? Ale niemniej Tel Awiw, czyli miejsce, gdzie niedaleko jesteś, był no, miejscem ataku, no, był też celem dla nich, prawda? No cały Izrael praktycznie, cały południowy Izrael, Izrael centralny, wliczając to nawet niektóre rakiety były wycelowane lub przynajmniej oni mieli taką nadzieję, ci terroryści, że dolecą do Jerozolimy. One oczywiście mają za krótki zasięg, ale gdzieś w okolicach Jerozolimy też było słychać wybuchy. Natomiast na pewno rakiety dosięgnęły centralnego Izraela, czyli miasto Rehovot, Modin. Wszystko było celem ataku tych terrorystów z Hamasu, tak? No i między innymi tutaj, no, rakiety uderzyły też w Tel Awiw, w Bat Yam, tak, tu gdzie jesteśmy, tak, także Bat Yam Jafo. Uderzyły w Holon, uderzyły w Rishon LeZion, które jest niedaleko. Tutaj to wszystko jest stosunkowo niedaleko. W naszych kategoriach to jest właściwie powierzchnia Warszawy, tak? Tak. Eli, powiedz, my w Polsce śledzimy to z ogromnym zainteresowaniem, z niepokojem, ze współczuciem, natomiast, czyli sporo już wiemy, natomiast co dziś, co w tym trzecim dniu od momentu, kiedy wypowiedziano wam regularną wojnę, no to jest największy atak i najbardziej spektakularny w sensie tego, że był zaskoczeniem, no tak jak od tej wojny Yom Kippur, czy z poprzednich, od 50 lat właściwie obce bojówki nie grasowały po waszym terytorium. Wiesz, sytuacja jest naprawdę bardzo poważna, zwłaszcza na południu kraju, w okolicach Ashkelon. Z tego, co dowiadujemy się z telewizji, bo przecież ja tam nie jestem na miejscu, tam są nasi obywatele, polscy obywatele są na miejscu, tam w Ashkelonie, mamy kontakt wszyscy ze sobą. Tam jest cały czas niebezpiecznie. Są informacje, że ci terroryści mogą być cały czas na terytorium Izraela, że nie wszyscy zostali zneutralizowani, że mogą gdzieś atakować. Czyli mogą oni się wtapiają, wtapiają się w społeczność lokalną, tak? Myślę, że tak. Oni byli bardzo dobrze przygotowani do tego ataku. To naprawdę to, co się wydarzyło na południu, to było przerażające. To była masakra, to było straszne. Co tam się po prostu wydarzyło. No, dodatkowo ten zmasowany atak rakietowy. No wiadomo, że w tych miastach, które są blisko Gazy, czyli Sderot, Ashkelon, Ashdod i Kiryat Malachi, tam wszystkie te tereny są najbardziej zagrożone z racji tego, że no, do schronu masz 30 sekund praktycznie, żeby dobiec, tak? I te rakiety uderzały tam bardzo często, nawet teraz uderzają bardzo często, tak? Bo oni już teraz nie mogą uderzać tymi rakietami dalekiego zasięgu. Oni raczej nimi strzelają w nocy w tej chwili, gdzieś tak blisko powiedzmy 11:30 wieczorem albo pierwsza w nocy. Chyba myślą po prostu, że nie są widoczni. No. Nie biorą pod uwagę tego, że armia izraelska ma nowoczesne systemy i widzi ich również w nocy, tak? No ale oni tak myślą i strzelają raczej w nocy. Natomiast Ashkelon uderzają cały czas, tak? Bez przerwy bombardują Ashkelon, nie wiem, takimi rakietami bardzo krótkiego zasięgu. Także ci ludzie tam w Ashkelonie są naprawdę w bardzo trudnej sytuacji. Jest to organizowana pomoc dla nich, żywność, gdzieś tam znosimy wodę, jedzenie,
koce, ubrania, zwłaszcza dla mieszkańców Zderot i tego kibucu, który był w pierwszym rzędzie zaatakowany, który był celem ataku na dzień dobry, bo tam była po prostu impreza rejwowa zorganizowana i tam porwali najwięcej osób, tak? No, a z celami wywieźli bardzo dużo dzieci. Nawet półtoraroczne, dwuletnie dzieci zostały wywiezione przez terrorystów Hamasu na teren Gazy, tak? Na czym polega, my o tym obserwowaliśmy te przerażające zdjęcia dzieci w klatkach, na czym polega ta perwersja, że porywa się zakładników? Ja myślę, że to jest spowodowane fenomenem ISIS, że oni tak robili, siali terror i to wzbudzało przerażenie. Natomiast zapomnieli, że uderzają w bardzo silne państwo, uderzyli w Izrael. Uderzyli w Izrael, który się nie cofnie i to, co powiedział premier Izraela, Benjamin Netanyahu w orędziu, że oni otworzyli po prostu bramę piekła. Teraz jest ta akcja Żelazne Miecze. Izrael się nie zatrzyma, myślę, że się nie zatrzyma, dopóki nie zniszczy Hamasu. Możliwe jest nawet takie rozwiązanie, że Gaza przestanie istnieć, że ci ludzie będą musieli być przesiedleni na zachodni brzeg albo gdzieś poza granicę Izraela i ta Gaza musi być jakaś strefa buforowa, tak na podobnej zasadzie, jak mamy z Libanem na północy. Mamy strefę buforową, kilkanaście kilometrów i w związku z powyższym Hezbollahowi nie jest tak łatwo atakować Izraela, tak? W przypadku Gazy to jest niewykonalne, więc nie wiem, ten problem będzie musiał być rozwiązany. Jeżeli Palestyńczycy chcą pokoju, no to te rozwiązania będą musiały pójść w jakimś drastycznym kierunku. Nie wiem jakim. Wiesz, bierzmy pod uwagę też to, że są tam ludzie, którzy chcą pokoju. 3 tygodnie temu były... Wśród Palestyńczyków mówimy tak, o... Tak. Były zamieszki, wyszły tysiące ludzi na ulicę. No i Hamas rozpędził ich, rozjeżdżając ich samochodami, strzelając do nich z broni maszynowej. Swoich obywateli. Do swoich obywateli. Moim zdaniem ten atak ma na celu odwrócenie tego niezadowolenia społecznego i skierowanie tego niezadowolenia przeciwko Izraelowi. Biorąc pod uwagę fakt, że w obecnej sytuacji Izrael zatrzymał całkowicie dostawy prądu, wody, żywności, jakiejkolwiek, to jest Gaza została odcięta, myślę, że tam warunki bytowe są w tej chwili bardzo złe. Czyli ofiarami są i jedni, i drudzy, a tak, w środku zawsze, jest... Jest ogarnięty nienawiścią. Tak, w tej zabawie w żołnierzyki największym poszkodowanym jest po prostu zwykła ludność, tak? Zwykle na wojnie. Niemniej jednak oni, ci, którzy protestowali przeciwko Hamasowi, dzisiaj się cieszą, tak? Tańczyli na ulicach, no teraz się będą trochę mniej cieszyć, bo są bombardowania. Za chwilę będziemy słyszeć w mediach na całym świecie, że Izrael używa nieproporcjonalnego ataku na Palestyńczyków, że oni tylko rakietki jakieś tam i trochę ludzi porwali, a my tu uderzamy z całą mocą, no ale porwane zostały półtoraroczne, dwuletnie dzieci i prawie 260 osób, tak? To są... No więc właśnie o to chciałem zapytać, o dwie rzeczy. Ile potrzeba było czasu armii izraelskiej, Israel Defense Force, żeby się ogarnęli, żeby zaczęli w sposób skoordynowany odbijać teren? Szczerze mówiąc, to ten atak Hamasu, spektakularny z ich strony, zaskoczył Cahal, zaskoczył Izrael. Dla mnie jest nie do pojęcia, jak żołnierze mogli spać na posterunkach, jak można było wykazać się tak daleko idącą niekompetencją, pilnując, właściwie nie pilnując granicy z Gazą, tak? Więc do ogarnięcia bardzo szybko, bo to było w granicach około 2 godzin, już ruszyły jednostki. Natomiast ludzie w niektórych miejscach, na przykład w Sderot, atak zaczął się o 5:30 rano, a na pomoc, a po pomocy wzywali jeszcze o godzinie 13, więc to zależy, w których jakby regionach tych przygranicznych ta pomoc dotarła wojskowa. W odwecie, w niektóre miejsca szybko, w niektóre miejsca trochę wolniej. Dzisiaj już wiemy, że wszystkie miasta zostały
zostały jakby odbite z rąk terrorystów, że nie mają nad tym żadnej kontroli. Niemniej jednak obywatele zostali porwani, to nie tylko obywatele Izraela, ale z całego świata, tak, bo i Meksykanie, i jacyś ludzie z Gwatemali, z Maroka. Uczestnicy bardzo... tego koncertu, tak, tej imprezy muzycznej. Tak. Proszę pamiętać o tym, że celem terrorystów przede wszystkim są łatwe cele, więc wszelkiego rodzaju turyści, jakieś pielgrzymki właśnie, są ich celem. Oni chcą zasiać strach, oni chcą spowodować, żeby nikt tutaj nie przyjeżdżał, więc naprawdę na Boga, jeżeli możecie, to nie jeździcie w tej chwili, nie zwiedzajcie, nie kontynuujcie pielgrzymek, nie róbcie głupot, zatrzymajcie się w bezpiecznym miejscu, tam gdzie jest na pewno schron, gdzie wiecie, że jesteście bezpieczni. I bardzo was wszystkich proszę, żebyście nie wychodzili tam, gdzie nie jesteście pewni, zwłaszcza mój apel skierowany do tych obywateli Polski, którzy utknęli na terenach autonomii palestyńskiej. A są tacy. Tak? A są tacy. Eli, jeszcze jedno pytanie. Powiedz mi, no Izrael ma ten model obrony cywilnej, tej powszechnej samoobrony, tych ludzi, którzy jednak mają broń w domu, cywile są przeszkoleni. Oni byli na pierwszej linii, oni walczyli, oni zostawili swoje rodziny w domach i oni wyszli, wiesz, tak jak byli ubrani w piżamy półnadzy z tą bronią, wiesz, że oni walczyli, no bardzo dużo z nich zginęło, ale też dzięki nim jakby ten atak został powstrzymany i nie było aż tylu ofiar, ile mogłoby być, tak, bo są, ci ludzie są jednak bardzo odważni ludzie, ale jak patrzysz później na takiego żołnierza w telewizji, który opowiada, co się stało i on na początku relacjonuje normalnie, w połowie nagle mu się załamuje głos, zaczyna płakać, to jest, wiesz, nam się nie mieści w głowie to, co się tam stało. Tak. To była masakra, to było totalne zezwierzęcenie. Nazywanie tych ludzi bojownikami to jest totalna pomyłka. To są bezwzględni terroryści, to są bestie, bo nie chcę mówić zwierzęta, żeby nie obrażać zwierząt, ale ktoś, kto zachowuje się w ten sposób w stosunku do dzieci, malutkich dzieci, to jest bestia, to jest... I na to musi być zdecydowana odpowiedź. I będzie taka odpowiedź na pewno, tak? No my powiedz mi, tutaj. Wśród was, obok was żyją obywatele, mieszkańcy no, wyznania muzułmańskiego, przedstawiciele tak. islamu. Jak oni się zachowują? Mówiłeś, że nawet masz takiego sąsiada. Mam bardzo, bardzo dobrzy ludzie, bardzo uczynni, bardzo mili. Nie ma ich teraz chyba, nawet w domu. Myślę, że mogli mieć jakąś informację, że coś się będzie działo, po prostu uciekli ze względu na to, że no, wiesz, nie wiadomo, jak ludzie będą reagować. Oni, widać, że oni nie czują się z tym komfortowo, ci którzy są, ale ty na przykład w sklepie, wiesz, normalnie chodzą sobie dalej te kobiety w hijabach, nikt ich nie zaczepia. Nie ma jakiejś agresji tutaj, bo wiesz, w Izraelu jest tak, że wszyscy żyją razem, tak? Nie, oni też są obywatelami Izraela, ci, którzy tutaj są, tak? Pamiętajcie, że w tym ataku porannym ostrzelana została również beduńska wioska, gdzie zginęło prawie 40 osób, tak? To już Arabów zginęło od tego ataku rakietowego, tak? Tam na pustyni Negev, tak? Z drugiej strony troszeczkę na południe od Gazy. Jakbyśmy patrzyli na Berszewę, tam w tamtym kierunku. Także to jest taka sytuacja. Są muzułmanie, którzy się boją tej sytuacji. Są tacy, którzy są przeciwko temu atakowi. Są tacy, którzy nawoływali z meczetów do mordowania Żydów, tak? Bo to miało miejsce w Jerozolimie i w całym Izraelu. Z meczetów było słychać nawoływanie do tego, że jest święta wojna i należy mordować Żydów, więc... Też czy ktoś podchwycił ten apel? Szczerze mówiąc, nie słyszałem o tym. Na razie o niczym takim nie mówiono w telewizji. Tutaj w Jaffo, które jest obok nas, bo my jesteśmy na granicy Jaffo i Bat Yam, żyje bardzo dużo Arabów i nie ma żadnych takich sytuacji, żeby tutaj ktoś atakował. Może dlatego, że to jest duża społeczność też chrześcijan arabskich, ale też są muzułmanie. Na pewno jest bardzo dużo muzułmanów. Są meczety i jakichś takich przejawów agresji nie było. Natomiast policja jest, wojsko jest. My się czujemy bezpiecznie.
Czyli Hamas, bojownicy Hamasu, oni liczyli na to, że oni wywołają tutaj intifadę, że wywołają powstanie tak. całej społeczności, że tamci ruszą, z, nie wiem, z meczetami, z mieczami? Tak. Liczyli na to zdecydowanie. Natomiast czyli, to się nie udało. Również namówienie Hezbollahu do ataku, bo było tylko kilka takich ataków moździerzowych ze strony Hezbollahu. Co prawda jeden im się udał, bo trafili w jednostkę wojskową w stanowisko w ogóle bojowe i zginęło około 20 żołnierzy izraelskich. Natomiast no teraz natychmiast to zostało zneutralizowane przez artylerię, siły powietrzne i ostrzał z morza, tak? Marynarki wojennej. Tego rejonu, z którego były te wystrzały skierowane są, tam na wzgórza Golan jest troszeczkę inna sytuacja. Najgorzej jest właśnie na południu w okolicach Gazy. Tam jest naprawdę bardzo, bardzo zła sytuacja i Izrael czegoś takiego do tej pory nie widział. No ale dobra, dzisiaj mówisz, sytuacja jest pod kontrolą, te ataki rakietowe to już są incydentalne i bardzo sporadyczne. Czy jest jakiś moment na bilans? W tej części, gdzie ja jestem. Natomiast tak jak mówię, na południu Izraela, gdzie jest Ashkelon, aż do Sderot, no to tam cały czas lecą rakiety. Cały czas lecą rakiety. Jak włączysz, jest taka aplikacja Red Alert i tam na tej aplikacji dokładnie widać godzinę, kiedy był atak rakietowy. Tak? Także oczywiście te rakiety są strącane przez Iron Dome, przez ten system antyrakietowy, który notabene kupiły Niemcy, Finlandia, kraje nadbałtyckie. No właśnie, chciałem to zapytać, jak on się sprawdził, jak to zadziałało? To jest kapitalny system, jeżeli chodzi o rakiety bliskiego zasięgu, tak? Takie, które mogą cię uderzyć właściwie z zagranicy. Dlatego ja uważam, że Polska powinna zainwestować w system Iron Dome i zabezpieczyć się przynajmniej w regionie Królewca. Ze względu na to, że rzeczywiście ten system działa bardzo dobrze i jest dużo tańszy od Patriotów. Tak? Nie ma sensu wydawać milionów dolarów na zestrzeliwanie rakiet krótkiego zasięgu, tak? Moim zdaniem właśnie ten system Iron i dlatego Europa poszła w tą stronę. System Patriot nas obroni przed rakietami balistycznymi, takiego średniego zasięgu, dalekiego zasięgu na pewno będzie bardzo skuteczny. Natomiast jeżeli chodzi o takie ataki zaczepne, nawet katiusze, tak? Nawet ataki katiuszami, no to Iron Dome się sprawdza znakomicie. My się czujemy tutaj naprawdę bezpiecznie, ze względu na to, że ten system jest. No tak, ale doświadczenie ostatnich trzech dni no jednak jest ekstremalne. Powiedz mi, czy istnieje już jakaś próba negocjacji w sprawie uwolnienia zakładników? Nie. Czy ktoś mediuje? Czy pojawiły się już dyplomatyczne zabiegi? Nie ma czegoś takiego. Na razie jest... że tak powiem, nieelegancko, totalne parcie na zniszczenie Hamasu ostateczne, tak? Przecież oni, obywatele Izraela, zakładnicy są tam gdzieś przechowywani, czy nie mogą, tak, czy mogą być użyci jako żywe tarcze? Idziemy po nich, idziemy czołgami, idziemy całą siłą Izraela, idziemy czołgami, śmigłowcami, samolotami, jednostkami naziemnymi, specjalnymi, przeszukiwany jest każdy dom, każda piwnica, i terroryści są eliminowani w bezwzględny sposób. I odpowiedź Izraela tym bardziej będzie, tym razem będzie naprawdę, naprawdę bardzo mocna. I Izrael nie skończy, dopóki nie zlikwiduje Hamasu i islamskiego dżihadu, tego zagrożenia, które się czai w Gazie. Myślę, że tutaj jest celem może wprowadzenie Fatahu tam na tą, jako tą organizację zarządzającą. Może to byłoby mądre. Nie wiem, na razie nikt nie mówi. Na razie tu się mówi o zniszczeniu Gazy totalnym, do nawet nie do ziemi, nawet pod ziemią, tak? Gniew jest ogromny. Czy pojawił się jakiś bilans ofiar po stronie izraelskiej, po stronie palestyńskiej? Podawane są sprzeczne dane liczbowe. Tutaj telewizja informuje raczej o ofiarach ze strony Izraela, czyli mamy około 2500 rannych na dzień dzisiejszy i prawie 500 osób, które zginęły albo zaginęły, tak? Bo też nie wiemy z tych porwanych osób, kto
kto żyje, kto nie żyje, bo oni też pamiętajmy o tym, że oni zabierali ciała zabitych żołnierzy izraelskich, bo oni wiedzą, że my chcemy tych żołnierzy też zabrać ze sobą z powrotem, żeby ich pochować. Więc oni, nie wiemy ile z tych zakładników żyje, bo jak widzimy ten przykład tej organizatorki, tej rejwowej imprezy, która została brutalnie zgwałcona, złamano jej kręgosłup, połamano nogi i na końcu zabito, no to nie mamy gwarancji, że te dzieci żyją, że ci ludzie żyją, że ci wszyscy, którzy zostali uprowadzeni są żywi, tak, więc... Eli, no będziemy przyglądali się rozwojowi wypadku. Wiem, że jeszcze do niedzieli jesteś w Izraelu. Tak, mamy lot, że tak powiem, wyszedł, stanął na wysokości zadania, w ten sposób powiem. I tak jak dzisiejszy lot, bo mieliśmy wylatywać z Izraela dzisiaj o 5:10 rano, został odwołany, tak zostały nasze bilety przybukowane na niedzielę. Mamy wracać w niedzielę. Natomiast te trzy samoloty, które przyjechały tutaj po tych ludzi, którzy byli na lotnisku, to była jakaś pielgrzymka, jakieś dzieci ze szkoły muzycznej, one bezpiecznie wróciły do Polski. No ale razem z nimi wrócił cały personel ambasady Izraela, który zostawił tutaj tysiące Polaków. Ambasady polskiej w Izraelu. Tak, tak. Tutaj jest, jak sobie Państwo wejdziecie na stronę na Facebooku ambasady Polski w Izraelu, no to zobaczycie całą konwersację. Sprawa wygląda tak, że zostały wydane dwa lakoniczne komunikaty. Natomiast całą wiedzę my sobie przekazujemy wszyscy tutaj Polacy, którzy wejdą na tą stronę między sobą. Tam już informujemy się nawzajem, co robić, gdzie można uzyskać pomoc, w jaki sposób. Są nasi rodacy w Aszkelonie zamknięci, którzy są tam pod tym ostrzałem rakietowym, nie wiedzą, co mają zrobić. Są całe pielgrzymki, setki ludzi, wiesz, na terenie autonomii palestyńskiej. Ja nawet nie wiem, co się z nimi dzieje, tak? Usłyszałem od jednej z osób, że ktoś tam kontynuuje pielgrzymkę, więc zaczęliśmy do nich natychmiast pisać, żeby wracali do bezpiecznego miejsca, żeby absolutnie nie wychodzili, bo to jest... Oni są targetem, więc to jest jakieś szaleństwo, co tutaj się dzieje. I ci wszyscy ludzie zostali pozostawieni sami sobie. Każdy z nas, każda z tych kilku tysięcy osób, które tu jest, wysłała maila pod wskazany adres. Nikt z nas nie otrzymał odpowiedzi do dzisiaj. Telefony milczą, telefony nie są odbierane od soboty wieczora. Do tej pory telefony milczą, tak? Także to jest też kolejny skandal. Tak jak skandalem było to, że Hamas wjechał do Izraela, bo nikt nie pilnował granic, tak moim zdaniem skandalem jest to, że polskie władze odpowiedzialne za bezpieczeństwo obywateli polskich na terenie Izraela no praktycznie umyły ręce i sami pojechali, uciekli do kraju, natomiast zostawili nas tutaj samych, wszystkich. Tak, także... Eli, jeszcze jesteś kilka dni, będziemy kontynuowali nasze spotkanie. Tak, kiedykolwiek chcesz, Janku, to online będziemy, na pewno rozwój wypadków będzie interesujący. Tak. Inaczej, interesujemy się rozwojem wypadku, ponieważ naprawdę to, co się dzieje, to spędza sens powiek, jest jedną z takich... Państwa, bardziej... Ta sytuacja pokazuje wyraźnie, że trzeba przyjąć udział w referendum, bo jest niebezpiecznie. Tam, gdzie są muzułmanie, jest po prostu niebezpiecznie. Czyli będziesz apelował do rodaków, do Polaków, do twoich... Tak, no ja mam nadzieję, że zdążę na głosowanie, że zdążę na wybory i wezmę, oczywiście, że wezmę udział w referendum. Wiesz, zależy mi na bezpieczeństwu mojej rodziny i mojego kraju, którym jest Polska, tak? No, twoim krajem też pośrednio jest Izrael. Też jest Izrael, tak, ale wiesz, ja się urodziłem w Polsce, tak? Czuję się polskim Żydem, Polakiem przede wszystkim, Izraelczykiem w drugiej jakby osłonie. Dziękuję serdecznie, Eli, za te słowa. Pozdrawiam i do usłyszenia, do zobaczenia. Pozdrawiam serdecznie, trzymajcie się ciepło i mam nadzieję, że wszyscy Polacy, którzy nas są tutaj razem z nami w Izraelu, też będą bezpieczni tej nocy i w ciągu następnych dni i uda nam się wszystkim bezpiecznie powrócić do Polski. To daj Panie Boże, amen. Zatem się, amen.